A teraz prosimy kolejną prelegentkę, Agnieszka Makowska, tu wspomniana przez Martę. Agnieszka Makowska reprezentuje trzy ruchy, trzy organizacje. Powiesz sama, wszystko powie sama. To zapraszam. Jesteś gotowa już? Pytania będą po zakończeniu bloku. No tak, bo chyba trzeba tutaj stać, tak? Z tej strony. A jednak nie leni, to nie leni. To ja w międzyczasie się przedstawię. Nazywam się Agnieszka Makowska. Trochę mnie stresuje ten mikrofon, ale jakoś dam radę. Jestem właśnie jedną ze współzałożycielek i członkinią Nie Leni. Tutaj jeszcze też reprezentuję koalicję Żywa Ziemia, a także jeszcze jedną bardzo ważną dla mnie inicjatywę, czyli Ekologiczny Uniwersytet Ludowy. I mam trochę trudne zadanie, bo mam aż trzy prezentacje pod rząd, więc mam nadzieję, że podołam temu zadaniu i nie zanudzę Państwa. Pierwsze, o czym chciałam powiedzieć, to jest agroekologia. Jest to tak naprawdę z jednej strony stare pojęcie, a z drugiej strony zupełnie nowe. U nas w Polsce się dopiero ono rozprzestrzenia. Nie jest jeszcze aż tak powszechne i bardzo większość ludzi tak naprawdę nie do końca wie, o co chodzi. Ale jest to bardzo ważne, żeby zacząć o tym mówić, dlatego że to słowo, to pojęcie i cała treść, która za tym idzie, już jest jakby coraz ważniejszym projektem na przyszłość, który się pojawia także i w propozycjach do reformy wspólnej polityki rolnej i w ogóle jakby w zmianie modelu podejścia do rolnictwa. Pierwszy raz to słowo pojawiło się w latach 20. XX wieku i jak gdyby w pewnym momencie zobaczono, że pola uprawowe też stanowią pewien ekosystem. Dlatego połączono siły agronomów i ekologów, żeby właśnie jak gdyby badać te zależności. I tutaj macie Państwo taką definicję agroekologii jeszcze z lat 60. z Encyklopedii Powszechnej. I też chciałam pokazać taką książkę Wolfganga Tischlera Agroekologia, wydana w latach 70. Zachęcam do przeczytania, dlatego że naprawdę są bardzo ciekawe rzeczy dotyczące właśnie wszystkich zależności w tym tak zwanym agroekosystemie, czyli w systemie ekologicznym, który jest związany z rolnictwem. Ale o tej agroekologii, o której ja będę mówić, to już jest jak gdyby troszeczkę inne, rozszerzone pojęcie. W latach 90. o agroekologii zaczęto mówić także w perspektywie nie tylko rolniczej, ale i społecznej, ekonomicznej i politycznej. I właśnie w 2015 roku miało miejsce także w Mali spotkanie ruchu La Via Campesina, o którym mówiła Marta. I wtedy jakby powstał taki dokument jak Deklaracja Międzynarodowego Forum na Rzecz Agroekologii. I właśnie jakby o tych zapisach ja chcę Państwu opowiedzieć. Właśnie o tej koncepcji agroekologii, którą proponuje ruch La Via Campesina, którą też wspiera Nie Leni i inne ruchy działające na rzecz zmiany rolnictwa i ekologii. Więc tak jak właśnie mówiłam, już od lat 90. zaczęto mówić o agroekologii jako bardziej takim holistycznym systemie i pojęciu, czyli jak gdyby pokazano, że rolnictwo to nie są tylko po prostu praktyki rolnicze, ale także ważne są aspekty społeczne, ekonomiczne i polityczne. Że jak gdyby ziemia nie jest tylko, jakby nie jest ważna tylko produktywna rola ziemi, ale także właśnie cała społeczno-kulturowa rola. I to, co jest bardzo ważne dla jakby rozumienia tego pojęcia agroekologii, to, że agroekologia proponuje całkowitą transformację systemu w odróżnieniu do adaptacji, czyli tak naprawdę proponuje zupełnie inny model podejścia do rolnictwa, czyli jakby to, o czym też Marta wspominała, pokazując, czym jest to rolnictwo przemysłowe,
Czyli jakby nie idziemy w tę stronę, nie idziemy w stronę jakby efektu skali, tylko idziemy w stronę jakości żywności, jakości też życia, czyli jak gdyby przyjmujemy zupełnie inny też paradygmat tego, znaczy inną definicję rozwoju. I to, co też jest bardzo ważne w agroekologii, to to, że jakby centrum decyzji znajduje się po stronie rolników, konsumentów, w ogóle wytwórców żywności. I jeszcze to jest o tyle też ważne, żeby zrozumieć właśnie, że jakby ta agroekologia chłopska proponuje transformację, a nie adaptację, dlatego że jakby także wszystkie, znaczy tak samo i koncerny, które wspierają jakby rozwój tego rolnictwa przemysłowego, też jednak zobaczyły, że to, że ta druga, ta droga jakby ma pewien swój koniec, tak, te konsekwencje, które teraz widzimy w środowisku naturalnym i tak dalej, jakby oni też sobie zdają z tego sprawę. Natomiast te modele, które, ten model, który proponują, czyli model takiej adaptacji, oni oczywiście mówią o pewnych praktykach ekologicznych, ale tak naprawdę nie wykluczają używania na przykład pestycydów, czy herbicydów, czy na przykład nasion, czy organizmów modyfikowanych genetycznie. Dlatego to jest jakby ważne, żeby sobie zdawać sprawę, że agroekologia też może występować, to słowo, w tym kontekście jakby adaptacji, a nie zmiany systemu. I teraz kilka słów o tych poszczególnych elementach, czyli no jak gdyby centrum agroekologii, no to są jednak te praktyki rolnicze, które oczywiście mają ogromne znaczenie. I to, co jest bardzo ważne, to jakby to, co agroekologia proponuje, żeby to rolnictwo naśladowało i dbało o różnorodność biologiczną i funkcjonowanie naturalnych systemów, czyli jak gdyby, żeby rolnictwo stało się częścią natury, ale także powtarzało ją w też właśnie wykorzystywanie zasobów lokalnych, jednak w dużej mierze, żeby się też uniezależnić od pewnych zasobów zewnętrznych, i tutaj chodzi też i o nasiona, i o nawozy. I to, co jest właśnie bardzo ważne, to jest ta dbałość o glebę, rośliny, zwierzęta i człowieka, które są po prostu rozumiane jako jeden ekosystem. I jakby w praktyce, no to polega to na tym, że należy stosować płodozmian, zmianowanie, używać naturalnych nawozów jak obornik, wysiewać rośliny motylkowe. Po prostu chodzi o to, że bardzo ważna jest ta dbałość o glebę, dlatego że to też jakby żyzna gleba to jest nasza przyszłość. Bo jakby w dobie zmiany klimatu to jest jedna jakby jedno z podstawowych naszych zadań, czyli dbałość o żyzność gleby, dlatego że ona jest bardzo dużym magazynem też CO2 i być może w przyszłości nas to uratuje, poza tym też daje nam żywność. Muszę się napić. Tak jak właśnie mówiłam, w tych zasadach, pryncypiach, które proponuje agroekologia, bardzo ważne są także te inne aspekty i procesy, w tym także procesy społeczne. I bardzo ważną częścią agroekologii jest właśnie wymiana wiedzy pomiędzy rolnikami i w ogóle gdzieś tam postawienie tego rolnika czy wytwórców żywności też w centrum właśnie edukacji i przekazywania wiedzy, bo agroekologia jakby proponuje model takiej wiedzy horyzontalnej, że tak naprawdę najlepszym źródłem wiedzy rolniczej są sami rolnicy i oni są najlepszymi nauczycielami dla przyszłych pokoleń rolników. Ale oczywiście agroekologia nie wyklucza innowacji, dlatego właśnie chodzi też o połączenie tej praktycznej wieloletniej wiedzy rolników także z badaniami naukowymi. I tak jak właśnie to jest bardzo ważne też, żeby tego rolnika upodmiotowić, że on nie stanowi tylko i jedynie,
nie wiem, czasami po prostu pracownika także koncernów, co bardzo dobrze widać na przykład w przemysłowych hodowlach drobiu, gdzie bardzo często to jest tak, że rolnik po prostu jest, jest pracownikiem firmy, który dostaje drób, dostaje paszę i właściwie wykonuje pewne zadania. Tylko no właśnie chodzi o to, żeby po prostu zwrócić rolnikowi tą podmiotowość. I też z tego punktu widzenia ważne jest to, że my to nazywamy agroekologia chłopska. W Polsce, ja sobie zdaję sprawę, bo też na spotkaniu rolników mieliśmy wielogodzinną dyskusję na temat słowa chłop, dlatego że ono się kojarzy bardzo często źle i no, ma taki jakby pejoratywny bagaż znaczeniowy, ale tak naprawdę właśnie chodzi o to, żeby zwrócić temu słowu jego należną pozycję i też zrozumieć, że za tym idzie jakaś pewna kultura, że to nie chodzi tylko po prostu o to, że to jest producent marchewki, ale że jakby jest cała kwestia właśnie społeczno-kulturowa także. Poczekaj. Też to, co już też Marta wspominała, że jak gdyby w agroekologii ważny jest ten aspekt, też praw, jakby równości praw kobiet i mężczyzn, też właśnie w dostępie do ziemi, do edukacji. Też mówi się o młodych ludziach w agroekologii, więc także i o równości narodów, dlatego że agroekologia zakłada jakby nie tylko to, że trzeba dbać o bioróżnorodność, o różnorodność biologiczną, ale także trzeba dbać o różnorodność kultur i jak gdyby wspierać je i no, szanować, mówiąc najprościej. Jeżeli chodzi o ten aspekt ekonomiczny, to właśnie agroekologia jak gdyby proponuje stworzenie tych krótkich łańcuchów dostaw. I tak naprawdę to, co tutaj wy robicie, paczka izerska, targi, to jest po prostu jak gdyby praktykowanie agroekologii, tak? Czyli to też jest jakby bezpośrednio dotyczy suwerenności żywnościowej, że my decydujemy jak gdyby i o sposobie uprawiania, jak gdyby o sposobie produkcji jedzenia i też to, że znamy naszych rolników i że wiemy, od kogo kupujemy to jedzenie. Także ważne jest kwestia właśnie zróżnicowania, że po prostu sami rolnicy decydują o różnicowaniu swojej produkcji, że dostosowują się do lokalnych rynków, że jest jakby dbałość o te lokalne rynki i dbałość o lokalne rynki, które po prostu się uniezależniają od takich jakby międzynarodowych trendów, w tym także handlowych, że rolnicy nie są uzależnieni od cen na giełdach, tylko rzeczywiście to jest po prostu na lokalnym poziomie i wtedy te ceny są, rzeczywiście odpowiadają włożonej pracy w produkcję jedzenia. No. I agroekologia tak naprawdę jest, agroekologia jest polityczna i to jest też bardzo ważny aspekt tego jakby całego, tej całej propozycji, dlatego że bez zmiany systemu politycznego nie da się tak naprawdę po prostu zmienić tej sytuacji. My możemy oczywiście, to jest bardzo ważne, ogromnie ważne są wszystkie lokalne inicjatywy, RWS-y, kooperatywy, lokalne rynki, lokalna produkcja, ale tak naprawdę bez zmiany systemu. Znaczy kiedyś po prostu ta polityka i tak do nas dojdzie i po prostu nas będzie niszczyć, dlatego musimy nie zapominać o tym, że powinniśmy wpływać na zmianę systemu. Nawet jak spojrzymy na przykład na polityki publiczne, to jeżeli one zostaną zmienione tak, żeby wspierać lokalną produkcję, to po prostu oznacza, że przetargi publiczne będą tak organizowane, że na przykład lokalne stołówki lokalnych szkół czy szpitali będą wykorzystywać lokalnie produkowane jedzenie.
Więc to jest też ogromnie ważne. No i właśnie to, co na samym też początku powiedziałam, jakby to wszystko się po prostu wiąże z tym, że ten ciężar decyzyjności przesuwa się w stronę rolników i konsumentów. No i też właśnie agroekologia jak gdyby promuje i zachęca do tych wszystkich partycypacyjnych sposobów zarządzania, do samorządności, do autonomii, do samostanowienia. I to już ostatni slajd. To jest taki cytat dyrektora właśnie tej szkoły chłopskiej, o której też Marta wspominała, Scuola Campesina, o tym, że nikt nie jest tak innowacyjny jak rolnik. To jedyny zawód na świecie, który rozprzestrzenia ideę zrównoważonego rozwoju w praktyce. Jest niewiele form produkcji, które mogłyby być równocześnie tak pozytywne dla społeczeństwa, jak i dla środowiska. To wyjątkowo rzadka sytuacja. I tu na slajdzie widzicie Państwo jednego z rolników, którzy współpracują z Ekologicznym Uniwersytetem Ludowym. To jest Bogdan Hara ze Świętokrzyskiego, który dla mnie jest osobiście uosobieniem właśnie tej innowacyjności, łączenia jak gdyby starej wiedzy z nowymi metodami. Tu akurat wykorzystuję starą metodę, tak zwane skrążanie. To już chciałam też powiedzieć, że to już niewiele ludzi w Polsce potrafi to robić. To jest jakby ostatni etap czyszczenia, to akurat kaszy gryczanej, gdzie po prostu już żadna maszyna nie jest w stanie tych odpadów oddzielić, tylko właśnie już jakby bezpośrednio człowiek musi tak umiejętnie sitem kręcić, żeby one się tutaj w samym środku znajdowały i wtedy taką łopatką się to wyjmuje. Dobrze, to dziękuję bardzo.